tradycyjnie prosiłbym o wojskowy komentarz do tego, co oglądaliśmy przez ponad 90 minut na Morawie Stadionu przy Świętokrzyskiej, a później jeszcze będą pytania z sali o odpowiedzi na ten temat. Tak, proszę twój komentarz do dzisiejszego meczu. Dzień dobry, przede wszystkim gratuluję zwycięstwa drużynie Krzomo. Powiedzieliśmy, że po tej czerwonej kartce no, Krzomo może tak naprawdę wygrać tylko tą swoją heroiczną postawą, którą pokazała. My tak naprawdę no, nie zasłużyliśmy nawet na bramkę, bo niby utrzymywaliśmy się przy piłce, ale tak naprawdę to utrzymanie było jałowe, nie dawało nam niczego. Trochę ten teren tylko zdobywaliśmy, ale tak naprawdę no, nie było konkretów, nie było kreatywności z przodu czy w prowadzeniu piłki. Dlatego też zawodnicy zobaczyli, że no, ta liga się zmieniła na korzyść. Tych drużyn sporo lepszych jest więcej i nie ma już drużyn, które są takimi typowymi dostarczycielami punktów. A my musimy się z każdym przeciwnikiem napracować podwójnie, żeby te punkty wyszarpywać. Tak jak mówię, trochę też zmieniliśmy charakter naszej drużyny. Jest wielu młodych zawodników, którzy dopiero tej ligi się uczą. Jeden z nich, bramkarz, popełnił błąd, który kosztował nas stratę punktów, no, ale tak jak mówię, na taką budowę drużyny postawiliśmy i teraz zbieramy tego owoce. Myślę, że w przyszłości mam nadzieję, że te owoce będą trochę lepsze, ale tak naprawdę no, gdzieś niestety tracimy te punkty i jedziemy do Dębicy z niczym szkoda. To wszystko, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Trener drużyny Wisłoki Rafał, tak anonsowałem Cię na dzień dobry. Sporo nerwów, ale myślę, że dzisiaj z postawy swoich podobiecznych może być zadowolony, szczególnie za to serducho, które zostawili na boisku. Jeśli nie mam samo serce oceniać, to jest jego obowiązkiem po prostu zasuwać. Akurat tak się będzie ułożył, więc tutaj jakby nie widzę podstaw do tego, żeby gloryfikować cokolwiek. Natomiast przede wszystkim dziękuję za gratulacje, trenerze. Za nami bardzo trudny tydzień. Dopiero teraz mieliśmy okazję, że tak powiem, popracować cały dzień według jakby naszej metodologii i obawialiśmy się bardzo tego meczu, jak zespół zareaguje. Bo ten tydzień mógł co dla niektórych być szokiem takim nawet motorycznym, czy to jak później takim jednym wielkim znakiem zapytania, jak będziemy wyglądać. Uważam, że wyglądaliśmy troszkę gorzej zespół przeciwnika jeszcze w sytuacji, gdy graliśmy w równowadze, no, trochę lepiej operował piłką, wygrywał te pojedynki gdzieś tam. Ten atak fajnie utrzymywał piłkę, widać było, że to jest, tutaj trener oczywiście mówi, że bo jest faktycznie kilku młodych zawodników, takich wprowadzają, ale to jest zespół, który gra już praktycznie linia obrony, pomoc. To są ludzie, którzy grają już od 3-4 lat praktycznie ci sami i to widać na boisku, szczególnie później jak już mieli przewagę jednego zawodnika, no to naprawdę przejęli kontrolę, czy może inaczej dominowali nad tymi wydarzeniami boiskowymi, natomiast no, nam się dzięki tej postawie udało kontrolować, bo też był jakiś tam handicap na pewno ich na taki najbardziej kreatywny zawodnik zszedł z kontuzją w pierwszej połowie, wydaje mi się, że jak on by był, no, mielibyśmy większe problemy. Natomiast tutaj, nie wiem, akurat się nam poszczęściło też tu, bo to też jest czyjeś nieszczęście z szczęściem innych i na pewno nieobecność takiego zawodnika, który no, potrafi rozstrzygnąć losy meczu, potrafi rzucić piłkę na nos, na pewno gdzieś tam był w naszej dokumentacji tej analiz przygotowywany i rozpracowywany i wiedzieliśmy na kogo się po prostu najbardziej nastawić, a tutaj akurat udało się, że było jednego mniej i myśmy się skupili po prostu na tej faktycznie defensywie i no ale jak się gra jednego mniej, no to siłą rzeczy nie idzie się po bramki strzelać, tylko po prostu trzeba najpierw wybronić, a ewentualnie liczyć na to, że dzięki dobrej postawie, gdzieś tam tej kompaktowości odbierzemy piłkę na własnej połowie, wyprowadzimy jakieś kontry. Mieliśmy oczywiście nawet fajne sytuacje, tak naprawdę dwie po takich kontratakach i jeden stały fragment gry. Nie udało się, natomiast kwintesencją wszystkiego są trzy punkty, dopisujemy i teraz myślimy o włączącym.